W uchu na świat Piotr Doliński, który nie lubi sam o sobie mówić, że jest podróżnikiem, ale podróże kocha. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, nie lubię. To jest takie duże słowo bardzo, podróżnik. Nie? Zobowiązuje? Bardzo, ale ja się nie czuję zupełnie. Za tobą bardzo dynamiczna trasa. 8 dni, 6 krajów, 5 miast, 4,5 tysiąca kilometrów. Tak mniej więcej to było. Dosyć spontaniczna, szybko podjęta decyzja. Stwierdziliśmy z dziewczyną, że jedziemy gdzieś. I mieliśmy marzenie, żeby pojechać do Wenecji albo do Rzymu. Powiedziałem jej, że słuchaj, ja mam taki fajny sposób podróżowania. Wsiada się w samochód, pakuje się pod korek i po prostu się jedzie. Kierunek południe, Europy. Kierunek południe, punkt docelowy Rzym, a to co po drodze to nasze. Tydzień nam zajęło planowanie, czyli kupowanie jakichś tam winiet, bukowanie noclegów. No i wsiedliśmy w samochód w sobotę i jazda. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Posiadając trochę pieniędzy na koncie, muszę mieć tylko ze sobą portfel, prawo jazdy, dowód osobisty, lubię mieć ze sobą paszport. Paszport to paszport. I co? I nic więcej. Telefon. No i sprawny samochód, bo to była wyprawa samochodowa. Samochodowa. Sprawny samochód to jest podstawa. Tutaj musi być spokój i pewność. Tak, no bo nie ma to przyjemności jechać kilkaset kilometrów dziennie i myśleć o tym, co to za stuk? Coś zaczęło stukać? Nie, lepiej się koncentrować na tym, co za oknem. Zdecydowanie lepiej. Wsiadamy w Białymstoku i pierwszy przystanek mamy gdzie? W Pradze. Można dojechać do Pragi. Naprawdę teraz drogi są na tyle szybkie. Do Warszawy dalej wyskakujemy, jedziemy na Poznań. Poznanie odbijamy na Wrocław na przykład, albo na Katowice. Też jedziemy autostradą. Ja wyjechałem o 8 mniej więcej, czyli nie jakoś bardzo wcześnie rano i byłem na godzinę 17 w Pradze. Także jeszcze jest kawałek dnia po to, żeby pochodzić. Idealnie, zaraz zachód słońca, Hradczany, Most Karola, romantycznie, super. Praga w jeden dzień. Praga w jeden dzień. Ja w Pradze byłem już chyba z 5 razy, w związku z tym wiedziałem, gdzie chcę pójść, wiedziałem, gdzie jest fajne miejsce na zdjęcie na przykład. To zdradź nam teraz te ścieżki. Szukam zakwaterowania gdzieś blisko centrum. To jest pierwsza sprawa. W Pradze wszystko to, co jest w obrębie Bramy Prochowej, to jest rewelacja. Bliżej się nie da, no ale bliżej centrum, czyli tego rynku, nie ma sensu, bo tam nie można wjechać samochodem już. Czyli Brama Prochowa, hotel można znaleźć za 200 zł za nocleg dla 2 osób. Rewelacja. Ze śniadaniem. No i potem Brama Prochowa, rynek, kościół, zegar ten astronomiczny, potem w dół do rzeki, Most Karola, potem przygotować nogi na wspinaczkę na Hradczany, bo tam jest dużo schodów, ale lubię tam chodzić wieczorem i to późnym wieczorem, około godziny 21-22, nie bójcie się, nie będzie zamknięte i jest pusto, nie ma ludzi w ogóle. Jeszcze o tej porze na rynku, na Moście Karola jest tłum, ale tam mało kto chodzi. Jest naprawdę cichutko. Można sobie obejrzeć niestety tylko z zewnątrz katedrę świętego Wita na Hradczanach i jest piękna panorama nocna na Pragę. Czy czegoś chcesz więcej? Chyba tyle starczy. Gdzie zdjęcia robimy w Pradze? Świetne zdjęcie polecam, jeśli chodzi o Most Karola. To zrobienie zdjęcia Mostu Karola z perspektywy stania na tym moście jest bardzo trudne, ponieważ jest tam dużo ludzi. Chyba, że pojedziecie tam zimą. Ja byłem w Pradze 2 razy zimą, pusto. Także można sobie zrobić ładne zdjęcie. Są 2 ciekawe perspektywy. Jedna perspektywa to jest po drugiej stronie Mostu Karola, czyli tam, gdzie są Hradczany. Trzeba przejść przez Most Karola, skręcić w prawo i przejść przez jakieś, 200 metrów i tam jest taka niby trochę plaża, miejsce z drzewami, kilka ławeczek i tam można podejść pod samą rzekę. Jest idealna perspektywa, taki rzut z boku na cały Most Karola, szczególnie wieczorem. Światła odbijają się w wodzie, jest magicznie, jest przepięknie. To jest jedna perspektywa, a druga perspektywa to po prawej stronie mostu jest takie miejsce, gdzie można zrobić most pod większym kątem, ale z dużo bliższej odległości. Jest nawet taki murek, także 2 super miejsca polecam. W Pradze cieszymy oczy widokami kamieniczek, zaułków, starówki. W Pradze oprócz Mostu Karola, który jest taki ikoniczny na pocztówkach i tak dalej, oprócz zamku na Hradczanach i tej katedry, która jest niesamowicie piękna, to jakby dla mnie Praga jest takim relaksującym miejscem. Jeśli ktoś lubi na przykład Art Deco, to którą uliczką byście nie poszli, to znajdziecie coś takiego fajnego. Kłoniemy tu i ówdzie, można zobaczyć
zobaczyć takie motywy związane z muchą, czyli malarstwo, taki klimat trochę, jak ktoś nie kojarzy muchy, to może kojarzyć Toulouse-Lautreca. To, także to jest mniej więcej podobny klimat. Warto też w Pradze troszeczkę odejść od centrum i zobaczyć piękną, bardzo ciekawą rzeźbę Kawki, która jest taka trójwymiarowa i się obraca. Więc raczej Praga jest dla mnie takim najczęściej miłym przystankiem na trasie gdzieś. Jest bramą na Europę. Podróżujemy przez kilka państw po różnych miastach. Za nami Praga. Z Czech uderzamy na Włochy, a konkretnie oryginalnie pierwszym przystankiem miała być Wenecja, a konkretnie bardziej Mestre. To jest takie miasto, które teoretycznie jest w aglomeracji weneckiej, natomiast ja jak mówię Wenecja, to mam na myśli te wyspy weneckie. Natomiast tak naprawdę na części tej kontynentalnej są te takie miasteczka sypialniane, tam gdzie mieszkają ludzie z Wenecji, kwestia 15 kilometrów, jest taki długi most, który można przejechać samochodem lub pociągiem i tam jest bardzo dużo olbrzymich hoteli i też hosteli, gdzie warto się zatrzymać na noc i też niektórzy tak robią, że po prostu jadą potem pociągiem do centrum Wenecji, a potem wracają na nocleg. Ja tak nie lubię, bo lubię jakby mieć do dyspozycji całą dobę w danym miejscu. Czyli musisz dotrzeć do serca. Tak, to tak jakby ktoś przyjechał zwiedzać Białystok i jego główną kwaterą był Wasilków. Nie mówię, że Wasilków coś jest nie tak z Wasilkowym, natomiast jeśli przyjeżdżamy zwiedzać Białystok, to trzeba być w tym mieście, żeby poczuć to miasto troszeczkę, tak mi się wydaje. No ale jak to ja? Ja nigdy nie trzymam się planu, ponieważ po drodze ja jestem troszeczkę jak dziecko w sklepie na przykład ze słodyczami i zamiast kupić sobie jednego lizaka i zjeść od początku do końca, to ja lubię spróbować 10 smaku. Tak. I jadąc w stronę Wenecji, doszedłem do wniosku, że wystarczy zboczyć o jakieś 30 kilometrów z trasy i możemy zajechać w Dolomity, w okolice miejscowości Corvara, Cortina di Ampezzo, bo nigdy nie byłem w wysokich górach latem. I chciałem zobaczyć, byłem tam wcześniej zimą na nartach i chciałem zobaczyć to miejsce latem. Więc jeśli czuję, że coś jest na wyciągnięcie ręki, to dlaczego tego nie zrobić? I było warto, piękne widoki, góry Dolomity są niesamowite. Także jeśli ktoś lubi góry, to Dolomity koniecznie. Ale Dolomity z okien samochodu, czy jednak odstawiasz samochód i wybierasz się na trasę? Nie wybieram się, bo nie mam nigdy na to czasu za bardzo. Zatrzymuję samochód na godzinę, patrząc na góry. Natomiast ja też zawsze o tym mówię, jak ktoś mnie pyta o te moje podróże samochodowe, to zawsze mówię, że przecież ja nie jadę tunelem. Samochód ma szyby i można naprawdę chłonąć te widoki jadąc. Domyślam się, że będąc pasażerem jest jeszcze lepiej. Natomiast no bo już nie koncentrujesz się na drodze. Ale z drugiej strony to nie jest aż takie absorbujące. Można sobie zerknąć. A jeśli coś jest naprawdę wyjątkowego, to można się zatrzymać na jakimś parkingu i pooglądać. I zapisujesz krajobraz w sobie. Tak, zapisuję i jadę dalej. I dzięki temu podczas 8 dni mogę zarejestrować tak dużo miejsc. Co prawda kiedyś ktoś mi powiedział, że to jest lizanie papierka. Cukierka przez szybkę. Troszeczkę tak. Nie? Natomiast z drugiej strony, ile ja tych smaków mogę poznać w życiu, to jest niesamowite i bezcenne, bo dzięki temu bardzo lubię, jak ktoś rozmawia o jakimś miejscu i ja wiem coś na ten temat i na przykład tam byłem. To nic, że byłem tam 20 minut, ale byłem. Wiem, jaki to jest widok, wiem, jaki to jest zapach. Potrafisz do niego wrócić pamięcią. Tak, więc zatrzymaliśmy się dosłownie na chwilę w tych Dolomitach, bo też swojej dziewczynie opowiadałem o tym miejscu, no i też chciałem, żeby ona to poczuła i od tamtej pory już możemy razem tak wzdychać, a Dolomity. No więc... I wróciliście do Mestre z Dolomitów? Tak, dojechaliśmy do Mestre, był późny wieczór, mieliśmy dużo, dużo szczęścia, bo znaleźliśmy miejsce parkingowe za darmo pod samym wejściem do hotelu. I po prostu pokój hotelowy, prysznic i spać. A Mestre potraktowaliście jako miejsce odpoczynku i noclegu? Czy to jest też takie miasteczko, które warto przespacerować? Przejeżdżając nie widziałem jakiejś tam ciekawej zabudowy. Mestre jest typowo takim hotelowym, usługowym też miejscem. I też nie chcieliśmy tam zostać. Chcieliśmy tam zostawić samochód, bo jadąc samochodem musimy brać pod uwagę jedną rzecz, której się nie musi myśleć lecąc samolotem, czyli pojazd. Pojazd
gdzieś trzeba zostawić i za parking trzeba zapłacić najczęściej. Będąc Polakiem, też chętnie szukamy miejsc, za które nie trzeba zapłacić. W tym Mestre... Było szczęście. Było szczęście, bo na recepcji pytaliśmy pana, gdzie jest najbliższy parking, ile kosztuje i tak dalej, i tak dalej. I za nami stał Polak. I on powiedział, że on bardzo często przyjeżdża do Wenecji, zawsze zostawia w Mestre samochód. I powiedział, że zna miejsce oddalone od tego hotelu, gdzie się znajdowaliśmy, o jakieś 500 metrów, gdzie on zawsze zostawia samochód, jest za darmo i nigdy się nic złego nie stało z tym samochodem. I tak zrobiliśmy. Zostawiliśmy samochód w tym miejscu, który nam wskazał i mieliśmy darmowy parking przez 3 dni. Południe Europy, jesteśmy tuż przed Wenecją. Tak, jesteśmy praktycznie po drugiej stronie kanału, gdzie wystarczy wsiąść w pociąg, on jedzie 10-15 minut i jesteśmy już na tej głównej wyspie weneckiej, przypominającej kształtem rybę. I już wychodząc z dworca, od razu jesteśmy przy jednym z kanałów, de facto przy końcówce Canale Grande, czyli tego największego. Czyli jakby nie trzeba czekać na to spełnienie bycia w danym miejscu. To tak jakby dworzec główny kolejowy był przy Pałacu Branickich w Białymstoku. Człowiek wysiadając... Esencję miasta mamy na wyciągnięcie od razu, wzroku. Nie? U nas jest trochę gorzej, no bo wysiadając na ulicy Kolejowej, człowiek może pomyśleć, no słabo. Natomiast wychodząc z dworca kolejowego w Wenecji, rzeczywiście od razu jest zapach wody, który ja uwielbiam. Uwielbiam miasta, które mają dużo wody, więc Wenecja rewelacja. I w Wenecji chyba pierwszy raz w życiu udało mi się wyluzować. Czyli jakby nie czułem tego takiego pędu. Presji, że szybko musisz ją zobaczyć. Bo mieliśmy 2 noclegi w samej Wenecji, w samym centrum. I tak naprawdę ta główna część Wenecji jest dosyć mała. Można ją przejść na piechotę w przeciągu dosłownie paru godzin. Plac Świętego Marka? To są takie ikoniczne miejsca, które głupio tam nie pójść. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o Wenecję, to jest naprawdę milion różnych innych miejsc, gdzie jest ładniej. Wenecja jest świetnym miejscem do spędzania czasu na spokojnie, ponieważ wszędzie jest pięknie. Każda uliczka jest atrakcyjna, każdy mostek jest przepiękny. Gdzie się nie ruszysz, to tam jest fajnie. Nie ma takiego miejsca, że a nie, tutaj jest słabo. Nie, wszędzie jest rewelacyjnie i niekoniecznie trzeba być na moście Rialto, gdzie jest pełno ludzi. Niekoniecznie trzeba być na Placu Świętego Marka, gdzie jest też pełno ludzi. Poza tym na Placu Świętego Marka nie można nigdzie usiąść, bo są specjalne służby, które tam ganiają turystów, którzy siadają gdzieś tam na jakimś murku czy na schodach. Więc to jest miejsce moim zdaniem, gdzie się przychodzi, robi się zdjęcie i idzie się dalej. Natomiast dużo więcej jest miejsc gdzieś schowanych z tyłu. Każdy może odkryć swoje miejsce i prawdopodobnie 2 osoby czy 3 osoby rozmawiające o Wenecji, które były w Wenecji, mają inne ulubione miejsca lub jakieś ciekawe miejsca, bo jest ich zatrzęsienie. Kilkaset mostów, mostków, kanałów i tak dalej. I każdy jest atrakcyjny. No to jak smakowałeś tę Wenecję? Intuicyjnie czy jednak z przewodnikiem w ręku? Troszeczkę z przewodnikiem. Ja lubię robić zdjęcia też. Jakie kadry w Wenecji udało ci się złapać? Sporo czasu poświęciłem gondolom. Nie wiem dlaczego, chyba tak bardzo mi się spodobały i robiłem takie timelapsy, jak one tam się bujają na tej wodzie, te gondole zacumowane. Na Placu Świętego Marka oczywiście kilka zdjęć, ale chyba nie umieściłbym ich w jakiejś swojej galerii sławy. Wydaje mi się, że najlepsze zdjęcia to są zdjęcia z jakichś mniejszych bocznych kanalików, gdzie nie ma ludzi i gdzie ta woda jest troszeczkę taka zielonkawa lekko. Warto też zajść tam po zmroku, nastawić sobie dłuższy czas naświetlania, żeby obiektyw złapał trochę więcej światła z lamp lub z okien i wtedy odbicie w tej wodzie jest przepięknie. Także polecam wieczorem boczne uliczki. A jak smakuje Wenecja? W Wenecji polecam miejsce w jednej z bocznych uliczek, gdzie można zjeść przepyszny makaron, przepyszną pastę, którą robią na miejscu. To nie jest jakoś odgrzewane. Widać w ogóle tę maszynę do makaronu i oni tam robią te ciasto i ona tam wyciska ten makaron. Jedyny minus jest tego, że nie można tam zjeść na miejscu. Oni to dają w takich pudełkach i trzeba sobie znaleźć jakieś miejsce gdzieś, żeby przysiąść i zjeść. Natomiast nigdy nie jadłem czegoś tak przepysznego, bo było świeże, nie było drogie, bo kosztowało to 5 euro z parmezanem, z sosem pomidorowym. Rewelacja. Więc warto coś takiego znaleźć i dlatego warto czytać przewodniki lub czytać blogi takich zwyczajnych ludzi, którzy właśnie polecą takie fajne miejsce. Nie wiem jakim sposobem, ale znalazłem to miejsce i tam warto było zjeść. Inne miejsce w Wenecji, które warto odwiedzić, to moim zdaniem, jeśli chcecie się zrelaksować i odpocząć trochę od tłumu, warto pójść w dół, na południe, gdzie jeśli zobaczycie na mapę Wenecji, to ona oznaczona jest na zielono, bo tam jest park, dużo drzew, jest cicho, jest piękny zapach.
drzew, co jest fajne, ponieważ zapach lasu jest bardzo odświeżający, jest cicho. Wydaje mi się, że to jest takie miejsce, gdzie jest dużo lokalnych ludzi. I to był chyba jeden z najpiękniejszych dni, jaki spędziliśmy z Anią w Wenecji, bo odeszliśmy od tego centrum i spędziliśmy piękny, leniwy dzień, nie śpiesząc się w cieniu drzew, w tym parku. Rewelacje. Te miejsca w Wenecji takie nietypowo turystyczne, myślę, że zdecydowanie warto odwiedzić. Dla jedzenia i dla świętego spokoju. A jeśli ktoś nigdy nie widział fontanny z żółwiami, to też tam można zobaczyć coś takiego. Zamiast karpi pływają żółwie. Pozachwycaliśmy się Wenecją, no to już teraz przed nami Rzym. Rzym. Co ja mogę powiedzieć o Rzymie? Wszystkie drogi prowadzą do... A propos dróg. Po tym Półwyspie Apenińskim podróżuje się drogo niestety. Jadąc na południe Europy, przejeżdżamy przez Czechy, gdzie musimy wykupić winietę. Winietę można wykupić internetowo na 10 dni najlepiej. Nie ma sensu wykupywać na jeden dzień, bo potem będziemy wracać. Więc to będzie 2 dni, a 2 dni to będzie drożej niż na 10, czyli proste. Kosztuje to w okolicach, z tego co pamiętam, 70-80 zł na 10 dni. Austria, winieta to samo, więc nie jest to takie drogie. Natomiast we Włoszech odcinek powiedzmy 30-50-kilometrowy może kosztować około 100 zł. Bardzo drogie drogi. Chyba, że jedziemy bocznymi, a nie autostradą. To wtedy jest za darmo. Więc drogi prowadzą do Rzymu. Rzym to nie jest tylko Koloseum, Fontanna di Trevi, schody hiszpańskie, Forum Romanum. Rzym to też są miejsca, gdzie normalnie ludzie żyją. Parkują samochody, robią zakupy, kłócą się. To jest typowa wielka metropolia i w odróżnieniu od Wenecji, gdzie tak jak mówiłem, wszędzie jest pięknie i wszędzie jest ładnie, no to w Rzymie jednak podróż z punktu A do punktu B, to jest rzeczywiście z punktu A do punktu B, bo pomiędzy A i B nic nie ma. Można zamknąć oczy. Można zamknąć oczy, tak. Można się wyłączyć. Można jadąc autobusem nie patrzeć przez okno. To jakie miałeś te strategiczne cele? Typowo turystycznie. Rzecz jasna, Koloseum, Fontanna di Trevi, schody hiszpańskie, ale też takie mniejsze skwerki jakieś takie, które gdzieś się przewijają w popkulturze albo w filmach, co potem bardzo mnie jara. Generalnie jak widzę to miejsce, w którym byłem. Plac Świętego Piotra? Plac Świętego Piotra oczywiście, to następnego dnia. Watykan potraktowaliśmy jako inny kraj i inne miasto. I słusznie, bo jest dużo czyściej, jest dużo turystów, ale takich turystów nieekonomicznych, tylko takich turystów z plecakami, z aparatami. W związku z tym jest spokojniej, poczucie takiego bezpieczeństwa. Więc ten Watykan, druga strona Tybru, to jest troszeczkę co innego. Więc pierwszego dnia poszliśmy właśnie do tych takich atrakcji po jednej stronie rzeki i udało nam się zobaczyć niektóre te miejsca bez dużej ilości ludzi i okazało się, że nie trzeba iść o 4 nad ranem na schody hiszpańskie czy na Fontannę di Trevi, żeby zrobić ładne zdjęcie. Wystarczy o godzinie 8. Ale może to był też efekt jednak wciąż pandemicznych wakacji. Bardzo mało turystów z Azji. Natomiast generalnie turyści są leniwi. Wielu młodych ludzi nie są w stanie zwlec się z łóżka o godzinie 7, nie? I to jest moja przewaga. I wystarczy wstać o godzinie powiedzmy 7.30 i być około godziny 8.30 przy fontannie di Trevi, żeby było pusto. Jeden minus, o tej porze często fontanna jest wyłączona, bo trwa zbieranie tych monet i tak dalej, i tak dalej. Ale macie całą fontannę dla siebie. Tak samo schody hiszpańskie. Chcecie sobie zrobić piękne zdjęcie na schodach hiszpańskich bez tłumu ludzi? 8.30 rano. Gwarantuję, będzie tam 6 osób. Koloseum o każdej porze jest pełne ludzi. No ale z drugiej strony Koloseum jest na tyle duże, że... Można znaleźć taki kadr. No tak. Że nie będzie widać innych. Dokładnie. Więc jeden dzień to była ta część Rzymu, a drugiego dnia część watykańska. Muzeum Watykańskie, rzecz jasna, Kaplica Sykstyńska. To trzeba było zobaczyć. I w zasadzie po tamtej stronie chyba tylko tyle zobaczyliśmy. Czyli Plac Świętego Piotra, Bazylikę Świętego Piotra. Tutaj lekki błąd, który popełniłem przy zakupowaniu biletów, bo kupiłem bilety przez internet do muzeów watykańskich i z rozpędu kupiłem też bilety do Bazyliki Świętego Piotra. Natomiast tam nie ma biletów do Bazyliki Świętego Piotra. Jeśli oczywiście chcecie mieć przewodnika, to tak. Natomiast samo wejście jest darmowe. A smakowaliście włoskich potraw? Pizza. Natomiast pizza, którą my znamy, to nie jest pizza, która jest jakby akceptowana we Włoszech. We Włoszech czy w Rzymie na przykład zasada jest im mniej składników, im prościej, tym lepiej.
Więc na przykład sam placek do pizzy, mocno wypieczony, posypany na przykład tylko rozmarynem i oczywiście oliwą z oliwek, oblany, i to jest już super. I szczerze mówiąc, to smakuje przepysznie, ale tam. Szczerze mówiąc, jak jestem w Białymstoku, to już wolę taką typową polsko-włoską pizzę, czyli dużo, dużo składników, grube ciasto, żeby najeść się dwoma kawałkami i żeby jeszcze pozostałe zostały na śniadanie. Natomiast tam, jeśli mamy menu pizzy, to nie ma nic drożnego w tym, że weźmiemy te z góry, czyli ten margarita, neapolitana, czyli takie klasyki. Warto zjeść prostą pizzę, oczywiście z oliwą z oliwek. Z Rzymu wyjeżdżamy w kierunku Wiednia? Z Rzymu wyjeżdżamy w kierunku Wiednia, natomiast w moim wypadku wyjeżdżanie w jakimś kierunku nie oznacza... Dotarcia. Najczęściej oznacza dotarcie, ale ta droga nigdy nie jest prosta. To nie jest nigdy takie łatwe, że po prostu czyli tam dojeżdżamy. Tutaj będziemy się koncentrować na tym, co po drodze. Tak, kręciliśmy się dosyć sporo. Ale dlatego, że nie mogłeś znaleźć właściwej drogi? Nie, drogę znalazłem bez problemu. Tu znowu odezwał się taka wiercipięta turystyczna, że przejeżdżając w zasięgu wzroku od jakiegoś miejsca lub w zasięgu, nie wiem, 20-30 kilometrów, nie jestem w stanie sobie odmówić zajechania. W związku z tym pojechaliśmy nie najkrótszą drogą, wybraliśmy trochę dłuższą, żeby zahaczyć wybrzeże Adriatyku i zobaczyć miejsce, gdzie Włosi spędzają swoje letnie wakacje, czyli takie włoskie międzyzdroje, czyli okolice Rimini. Tam jest koncentracja wszystkich parawanów, parasoli, hoteli, kurortów, piękne plaże, świetnie osłonięte falochronem od morza, że dzieci mogą się kąpać bez problemu, nie ma dużych fal, bardzo daleko jest płytko, więc jest bardzo bezpiecznie, więc musieliśmy zajechać tam. A jak już byliśmy tam, to nagle się okazało się, że całkiem niedaleko jest San Marino, a San Marino to już inny kraj. Miasto i kraj, znowu jak Watykan troszeczkę, w związku z tym to tylko 20 kilometrów w jedną stronę, czyli razem 40, w dodatku pod górę. Ale też warto odwiedzić takie miejsce, ponieważ przede wszystkim San Marino to jest miasto na jednej wielkiej górze, jedzie się serpentynami, tam można spędzić naprawdę jeden dzień. Trochę żałuję, że spędziłem tam 45 minut, ale warto było, ponieważ też daje to pewną perspektywę, co to jest za miejsce. Daje perspektywę przede wszystkim, kiedy polska reprezentacja gra w piłkę nożną z San Marino i wtedy wiemy, z kim oni grają. Bo sama nazwa San Marino dla nas nic nie mówi. Jak zobaczyłem, jak wygląda San Marino, to zrozumiałem, dlaczego my powinniśmy z nimi wygrywać z zamkniętymi oczami, ponieważ jest to mieścina na górze, gdzie nie ma nawet trawy, gdzie można by pokopać piłkę. W związku z tym... A my chyba straciliśmy bramkę San Marino. Tak, San Marino. Nawet pisali w gazetach o polskiej reprezentacji, że Polska to jest ich ulubiony kraj w Europie, ponieważ w swojej historii rozgrywek w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej strzelili tylko dwie bramki i to dwie Polakom. Polska to jest ich ulubiony kraj dzięki temu. Natomiast San Marino, wjeżdżając na samą górę, widok jest po prostu oszałamiający. Jest przepiękny, widać morze, widać te Rimini, widok na Adriatyk, widok na góry. Rewelacja. Warto tam pojechać. San Marino dosyć szybki, bo z Rzymu do Wiednia jest prawie 1300 kilometrów, w związku z tym kawał drogi i nawet jak na moje standardy to jest za dużo, żeby przejechać, bo po prostu naprawdę już byłem zmęczony tą trasą, więc te zbaczanie do Rimini, do San Marino z punktu widzenia logiki było złym pomysłem. I byłem bardzo zmęczony, dojechaliśmy do Wiednia o godzinie 2 w nocy i już nie było czasu, ani energii, ani siły na to, żeby zwiedzać Wiedeń. Więc przespaliśmy się z Wiedniem, ale nie nawiązawszy żadnej relacji. Czyli jest perspektywa powrotu. Koniecznie, tak. Ja w Wiedniu też byłem już chyba 3 razy. Wiedeń też jest tak jak Praga. Świetną bramą na południe Europy. Świetny pod Wiedniem pałac Schönbrunn. Troszeczkę jak taki Wersal. Warto tam pojechać. W samym Wiedniu zdecydowanie warto zobaczyć samo centrum, warto zobaczyć wszystkie uliczki. Ja to zawsze mówię, że Wiedeń to taka Praga, ale na sterydach. Czyli wszystko jest większe, wyższe, bardziej monumentalne, ale trochę w tym samym klimacie. No i w Wiedniu oczywiście Prater, czyli takie wesołe miasteczko z takim dużym kołem młyńskim, z którego widać piękną panoramę Wiednia. Warto to zrobić wieczorem. Czy takie 6 krajów w 8 dni to ma sens? Dla mnie tak. Satysfakcja z wypakowania plecaka wrażeniami jest. Bardzo dużo miejsc, bardzo dużo zdjęć. Ja jestem zawsze zadowolony, jeśli uda mi się odwiedzić nowy kraj, bo mam taki
plecak podróżniczy i zawsze jak jestem w jakimś kraju, to kupuję sobie taką naszywkę, flagę i naszywam ją na plecak. Tym razem to San Marino? San Marino i Watykan. Oddzielne dwie flagi. Masz dwie nowe naszywki. Tak, mam dwie nowe naszywki, co chcieć więcej. I 8 dni, dwie naszywki, super. Widać na zdjęciu, które można zobaczyć na stronie Polskiego Radia Białystok. Tak. Gościem Ucha na Świat Piotr Doliński. Dziękuję. Bardzo dziękuję i nie bójcie się podróżować, bo naprawdę nie trzeba dużo pieniędzy, dużo przygotowań i dużo czasu, żeby zobaczyć dużo pięknych miejsc.